Zanim rozpoczniemy przeżywanie mszy świętej, pragnę zapowiedzieć intencję dzisiejszej mszy świętej. Ksiądz biskup Edward Dedajczak odprawił mszę świętą dziękczyną z okazji 30. rocznicy powstania naszej parafii i z okazji 5-lecia jubileuszu naszego sanktuarium świętego Józefa. I zawierzy całą też diecezję w opiekę świętego Józefa, tak jak uczynił to przed kilku laty tutaj w naszym sanktuarium. To będzie ta szczególna intencja księdza biskupa. Ja odprawiam mszę świętą w intencji wszystkich parafian, ofiarodawców, pielgrzymów, wszystkich tych, którzy noszą imię świętego Józefa, w intencji wszystkich zmarłych parafian, ofiarodawców, pielgrzymów. Taka jest intencja, którą odprawię. W tym roku upływa 150 lat od ogłoszenia świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, patronem Kościoła Świętego. Uczynił to błogosławiony Pius IX, papież 8 grudnia 1870 roku. Dosłów dekretu 120 lat później odniósł się święty Jan Paweł II, nazywając świętego Józefa patronem Kościoła naszych czasów. Chcemy dzisiaj w pokornej modlitwie zawierzyć Panu Bogu razem ze świętym Józefem wszystkie sprawy Kościoła Koszalińska Kołobrzeskiego i tej cząstki Kościoła, którą tworzymy jako parafia.
Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Idźcie precz marności światowe, boście mnie zagubić gotowe. Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa, opiekuna swego przy sobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia w kapłaństwie, siostry i bracia zgromadzeni w tym sanktuarium, siostry i bracia, którzy jesteście z nami duchowo poprzez łącza naszej telewizji diecezjalnej, internetowej, Dobre Media. Wszystko jest trudne i bolesne. I znaków zapytania jest bez liku. Ale my jesteśmy tymi, którzy dzisiaj przyszli do tego sanktuarium, żeby się zapatrzeć w Jezusa, to jest oczywiste, nakarmić się Nim, ale żeby też się zapatrzeć w człowieka wiary niezwykłej i ufności, jednej z największych w dziejach wiary, świętego Józefa. Jego wzywamy. Wzywamy Jego wstawiennictwa i prosimy, by wstawiał się za nami. Dziękując Mu za łaski, bo to jest też msza święta dziękczynna, ale przede wszystkim też w tym dziękczynieniu, prosząc o łaskę opieki nad naszą diecezją. Teraz pokornie stańmy przed Bogiem, uznając naszą grzeszność, byśmy tę ofiarę godnie odprawili. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie, Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela, wiernej straży świętego Józefa. Spraw przez jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan: kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi, Twoje potomstwo utrwale na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. On będzie wołał do mnie, Tyś jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, który żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane, uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, kochani w Panu. Nie da się ominąć kontekstu, w którym przeżywamy tę chwilę. Nie da się udawać, że otóż świętujemy uroczystość świętego Józefa w młodym sanktuarium naszej diecezji i że wszystko jest, jak było, bo nic nie jest, jak było. To są chwile zawsze trudne. One są i będą trudne, ponieważ wtedy zawsze występują jakieś siły i momenty, w którym przez nieszczęścia, trudne chwile, klęski naturalne czy jakiekolwiek, zaraz się pojawiają zdania i opinie, że oto teraz podniósł rękę Bóg i zaczyna karać. Trzeba to wspomnieć w kontekście również świętego Józefa. Wspomnieć, że w Ewangelii jest zupełnie inaczej, już od Starego Testamentu zresztą. W księdze Hioba jest jasno i wyraźnie, aż nadto wyraźnie powiedziane, że to nie jest tak, że każde nieszczęście jest karą Boga. Ale pełna lekcja jest w Ewangelii, kiedy Jezus odwołuje się do ludzi, którzy zginęli, bo się zawaliła wieża w Siloę, i mówi: czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni? Nie. Ale potem dodał coś, co dla nas jest już ważne. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. To nie jest sankcja ani kara. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że Jezus przypomniał nam o kruchości, o świecie, w którym wszystko jest poskładane i wcale nie jest takie jednoznaczne. Przecież ten świat ma ludzi szlachetnych i potwornych. Ma chwilę piękna i niezwykłego bólu i klęsk. Ta nasza rzeczywistość jest właśnie taka. Ale w tej rzeczywistości, każdej, bez wyjątku, Bóg przychodzi, żeby zinterpretować nam coś bardzo ważnego. Ten niejednoznaczny świat, który ma różne formy, wydarzenia, bieguny życia, tragedie i szczęśliwe momenty, jest światem, którym wierzący ludzie, ludzie wiary, otrzymują moc, siłę i nadzieję, która jest w stanie przeciwstawić się wszystkim piewcom traumy i beznadziei. To w Ewangelii miłość jest mocą, która przezwycięża wszystko, co jest.
i że życie jest pisane najpierw planem Boga. A my ludzie stwarzamy różne sytuacje, które kończą się też dramatami. Bóg jednak w Jezusie Chrystusie jest zawsze po stronie cierpiących. Jak chcemy zobaczyć Boga, odczytać Go, nie tworzyć własnych koncepcji wyobraźni, to trzeba znaleźć takiego Boga. Bóg świętego Józefa jest Bogiem niezwykłej głębi. Misterium więzi przepięknej. To jest rzeczywistość niezwykle głęboka. Popatrzmy na Ewangelię tak spokojnie, ale równocześnie bardzo jednoznacznie, żebyśmy się nie zgubili, nie stracili niepotrzebnie tego kompasu Bożego, który ma nas poprowadzić po właściwych drogach. Józef z Nazaretu, z malutkiej miejscowości, i najpierw sobie to uświadommy, to jest niezwykle piękna geografia Boga. Nie tam były centra, nie tam definiowano wielkość świata, nie tam zapadały decyzje, nie tam byli ci, którym się zdawało, że mogą wszystko. Malutki Nazaret, jeszcze z nie najlepszą opinią, ludzi prostych, ludzi ziemi i dwoje młodych ludzi, gdzie ta pierwsza jest po tak niezwykłym, głębokim spotkaniu wierze z posłańcem Boga i ten, który jest pobożny, jak pisze Pismo Święte, prawy. W różnych tłumaczeniach chodzi jednak o wierność Bogu człowiekowi, który żyje według planu i Bożego prawa. I to prawo mu pozwala w tym niezrozumiałej rzeczywistości wybrać dwa rozwiązania. Albo oskarżyć Maryję i wtedy ryzykuje się tym, że również będzie musiała zginąć. Albo zostawić to, wziąć trochę na siebie i odesłać ją. Bez rozgłosu, interpretacji. Więc wybiera tę drogę, która w jakimś procencie, w tym kompletnym niezrozumieniu osłania tego drugiego człowieka. Nie skazuje go na najgorsze. I jest pierwsza scena wiary. Józef ma plan. Józef podjął decyzję. I w tym momencie ingeruje Bóg. I Bóg do tego pięknego człowieka, bo te cechy i ten opis świętego Józefa pokazuje nam szlachetnego, dobrego człowieka, Bożego człowieka. I przychodzi Bóg i mówi: Józefie, to nie tak. Taka jest moja wola. Zrób to. Pismo Święte, które słyszeliśmy, krótko i konkretnie mówi: tak, wstał i uczynił tak, jak powiedział Bóg. Wstał i uczynił. Będzie stawał wobec kolejnych pytań. Możemy sobie wyobrazić Betlejem, pasterzy, Betlejem, hołd mędrców, ucieczka. To nie jest obraz takiego władcy, którym światem potrzęsie, bo to małe Boże dziecię niesione w ramionach musi uciekać do Egiptu. Bóg wchodzi w ludzki świat, bierze na siebie wszystko, co jest losem człowieka. To jest niezwykła miłość Boga,
Trzeba przez tę postawę świętego męża dopatrzeć się tej niezwykłej rzeczywistości. Mąż jest, ciągle powtarzamy w różnych kontekstach, jego milczenie, nie znamy jego słów. Ale bardzo często w komentarzach mówią, za dużo mówimy. Milczenie nie oznacza tylko niemówienie. Oznacza umiejętność słuchania. I tak jak Maryja w zwiastowaniu musiała usłyszeć Boga, słuchać, żeby usłyszeć. Usłyszeć to nie jest to samo, co słuchać brzmienia z zewnątrz. Tak Józef musiał być człowiekiem zdolnym do usłyszenia Boga i do wierności. Idzie, kiedy wraca, znowu jest ingerencja Boga i ten człowiek nieustannie reaguje. To cecha, która w tym kontekście, nie tylko tego, co się dzieje traumatycznie na świecie, ale w kontekście mentalności tego świata, który bardzo często za wszystko wini Boga. Człowiek uczynił siebie rządcą i jest tylko wymagającym. Pycha, która wydawałoby się, że w XXI wieku sięga prawie szczytu ludzkiej pychy. Wydawało nam się, że jesteśmy w stanie technicznie wszystko rozwiązać, że doszliśmy do takiego pułapu, że nie ma dla nas spraw. Józef jest zaprzeczeniem tej postawy. Bardzo wyrazistym, jednoznacznym. Jest człowiekiem, dla którego Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. To jest wielkie wołanie wobec naszego świata, aby dla nas, dla mnie Bóg był Bogiem. Nie stworzonym według moich mniemań, tylko Bogiem, który jest objawiony. To jest niezwykle ważne. Lęk, który ma świat dzisiaj, w postawie człowieka wiary jest nie strachem, a Bożą bojaźnią, która będzie prowadziła nas w wierność Jego Ewangelii, która będzie prowadziła nas do całej roztropności, rozsądku i wykorzystania swojego rozumu i intelektu, bo to jest oczywiste, to jest nasz dar. Jesteśmy rozumni, to jest piękny dar. Ale to równocześnie jest uznanie, że życie jest o wiele głębsze niż struktura ekonomiczna i techniczna świata, niż tylko biologiczne doświadczenie człowieka. Życie jest misterium, tajemnicą, którą się odkrywa poprzez całą relację z Bogiem. I siostry i bracia, te rzeczy i odkrycie niepowtarzalności, też wielkości i piękna człowieka dokonuje się w taki właśnie sposób. Ale bardzo często myśliciele tego świata, którzy są Bożymi ludźmi, mówią, że nasze epoki świata można nazwać na dwa sposoby. Jest epoka krytyczna i organiczna. Ta jedna prowadzi zawsze w głąb. Zawsze sprawia, że każdy człowiek indywidualnie i osobiście szuka relacji z Bogiem, nie jest kopiowany. Jesteśmy w Bogu kimś niepowtarzalnym. Nie tylko Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. To dotyczy wszystkich. Czytanie przypomina tak pięknie. Drugie czytanie, przepraszam, z listu do Rzymian. Ojca wiary. Ojca wiary Abrahama,
który uwierzył wbrew nadziei. Miał nadzieję wbrew temu, co ludzkie kalkulacje pokazują. I siostry i bracia, kiedy się na to spojrzy po Bożemu, z takim rzeczywiście głębokim spojrzeniem, to uświadomy sobie, że każda sytuacja jest też wyzwaniem, żebyśmy się nie zamknęli tylko nad problemami. Natknąłem się dzisiaj w internecie na piękny list. Ponieważ oficjalnie jest nazwisko pani Kingi Baran, która pisze list do koronawirusa. Za jedno ci dziękuję. I pisze tak pięknie. Było boleśnie w niedzielę. Byłam z mężem i ze swoim dzieckiem i przyjęliśmy duchowo komunię. Ale odkryłam, że byłam śmieszna w tym moim podejściu do życia, że płytka była moja wiara. Za jedno ci dziękuję, że wyprowadziłeś mnie z błędu. Zabierając mi pracę, dałeś mi czas na rodzinę, którego bym nie miała. Moje więzi z nimi bardzo się zacieśniają i mam nadzieję, że takie na zawsze pozostają. Kiedy już cię pokonamy, będę mądrzejsza. Stanę się taką, jaką pysznie myślałam, że jestem. Odwołujemy się dzisiaj do czegoś, co jest w naszej diecezji szczególne zadane. Nasz pierwszy biskup, kardynał nominat Ignacy Jerzy, napisał przez wywiad piękne wspomnienia przygody z opatrznością. Pisze o zaufaniu i o sytuacji, kiedy będąc w obozie odkryli już po wyzwoleniu w dokumentach, że o godzinie 21 na obóz miała spaść lawina pocisków artylerii z Monachium i nikt nie miał przeżyć. O godzinie 17 zabłąkany oddział amerykański uwalnia obóz. Było tam dużo księży z Włocławka. Kalisz był wtedy w tej diecezji. I ostatni tydzień szczególnie to była nowenna do świętego Józefa o ratunek. Można wszystko tłumaczyć jak zbieg okoliczności, pisze, ale to za dużo tych zbiegów. I opisuje tę niezwykłość spotkania, wolności, ale równocześnie usłyszałem coś, co po tym liście wróciło mi, kiedy byłem klerykiem, nie pamiętam na którym roku, w seminarium biskup Koszaliński i Ignacy Jerzy, wtedy byliśmy jeszcze razem w seminarium z trzech diecezji, przyjechał wygłaszać nam konferencję i powiedział słowa, które wtedy były ciężkie dla mnie do zrozumienia. Nie mogę powiedzieć, że w obozie nie stało się we mnie nic dobrego. Właśnie w tym sensie, że w tym trudnym momencie we mnie rodzi się dobro. Ja przerastam siebie, bo to o to by wchodziło w tej wielkiej czci świętemu Józefowi, mocą Boga i Jego miłości, przerosnąć siebie. Tak się stało ze świętym Józefem. To wszystko, co on podejmował, decydował,
Przecież to normalnie przerasta człowieka. Ale nie przerasta, kiedy jest z Bogiem. Ten piękny tytuł naszego pierwszego biskupa diecezji Przygody z opatrznością. Aż przez taką traumę, jakim był obóz w Dachau, pokazuje, że Bóg nas ciągle wzywa. I dlatego dzisiaj apostoł nam mówi, odwołując się do Abrahama, że to wszystko jest właściwie łaską. Że Bóg wychodzi z taką mocą, że wiara daje takie możliwości i jest taką siłą, która sprawia, że ten Boży program poprzez fatalne, złe, ze złą wolą ludzkie programy jest w stanie ostatecznie zwyciężyć. Siostry i bracia, proszę was, siebie, nas, żebyśmy nabrali ufności, żebyśmy z tej Eucharystii, w której miłość Jezusa jest miłością pokonującą potworność ludzką, bo to jest przecież celebracja krzyża, gdzie Jezus miłością zamienił szubienicę w miłość. Dzisiaj przychodzi do nas, żeby przynieść nam w darze siebie Jego moc miłości. A przy Nim nieustannie pokazującym nam Boga, pokazującym nam Jezusa jest nasz patron święty Józef. Boży człowiek jest zawsze blisko dróg Boga. Jest na nich. Prośmy Go, żeby nasze drogi były Jego drogami. Żeby nasze myśli były coraz bliższe Jego myśli. Żeby nasze czyny były coraz bliższe właśnie takim Bożym czynom. Siostry i bracia, wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Wożyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Wstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, opiekuna Syna Bożego, oblubieńca Maryi i patrona Kościoła Powszechnego i opiekuna naszej diecezji, prośmy Boga o potrzebne łaski.
łaskę owocnej posługi dla Ojca Świętego Franciszka, dla obecnego wśród nas biskupa Edwarda i wszystkich pasterzy Kościoła. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O światło Ducha Świętego dla zaangażowanych w pracę drugiego synodu naszej diecezji, aby potrafili rozpoznawać wolę Bożą i skutecznie wprowadzać ją w czyn. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O błogosławieństwo dla naszej wspólnoty parafialnej, która obchodzi jubileusz 30-lecia oraz 5. rocznicę ustanowienia naszej świątyni Sanktuarium. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar ufnej nadziei i zdrowie dla ludzi chorych, dla dotkniętych epidemią, o siłę i wytrwanie dla lekarzy, pielęgniarek, wszystkich zaangażowanych służb, by byli jak Weronika i Szymon, co niosą ulgę chorym na ich krzyżowej drodze. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O radość wieczną dla tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki, dla zmarłych biskupów, kapłanów, zmarłych ofiarodawców, parafian i pielgrzymów, dla ofiar epidemii koronawirusa. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. O łaskę wzrastania w postawie miłosierdzia dla wszystkich uczestników tej Eucharystii, także tych, którzy w niej uczestniczą za pośrednictwem internetu, dla wszystkich wspólnot, ofiarodawców, parafian i pielgrzymów oraz o wiarę, byśmy w chwili próby nie zwątpili. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie, pokorne modlitwy swojego ludu, napełnij nasze serca pokojem i pozwól we wszystkim doświadczać niezawodnego orędownictwa świętego Józefa przez Chrystusa Pana naszego. Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc mu hołdy trzeba nieść. Znamy chwałę, niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. On w świętości i czystości o Maryi pierwszym był. Przy panience on wstajęce pierwszy Boże Dziecię czcił. Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Módlcie się,
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi narodzonemu z Maryi Dziewicy. Spraw, abyśmy za Jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, obchodząc uroczystość świętego Józefa, jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako roztropnego, wiernego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.
On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech od nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna.
jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele, jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgrodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż obmyj grzech, co plami. Tyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.
rządź się broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nieustannie pieśń, co sławi Twoje czyny. O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy swoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym chlebem. Otaczaj nas zawsze swoją opieką i strzeż w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy dzisiaj Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za tę łaskę jubileuszu 30-lecia parafii, 5-lecia utworzenia sanktuarium świętego Józefa. Z głębi serca dziękuję Waszej Ekscelencji, księży biskupie Edwardzie, za zawierzenie całej naszej diecezji, drugiego synodu naszej diecezji, tej cząstki Kościoła diecezjalnego, którą otworzymy jako parafia, za to słowo, które ksiądz biskup skierował do nas, pokazując nam, jak bardzo potrzeba w tych trudnych czasach Bogu zaufać, idąc za przykładem świętego Józefa. Trzeba trwać przy Bogu, za to słowo, które będzie dla nas pomocy w trwaniu przy Bogu i za to zawierzenie, którego za chwilę ksiądz biskup dokona, zawierzenie Panu Bogu przez wstawiennictwo świętego Józefa wszystkich spraw naszej diecezji i parafii. Pragnę w obecności Waszej Ekscelencji podziękować kapłanom, księdzu kanonikowi Lucjanowi Chuszczonkowi, proboszczowi parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe, dziekanowi dekanatu Słupsk-Zachód, księdzu kanonikowi Zbigniewowi Krawczyk, proboszczowi parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i dziekanowi dekanatu Słupsk-Wschód. Pragnę podziękować księdzu kanonikowi Ryszardowi Łopaciu, proboszczowi parafii świętego Kazimierza Królewicza w Koszalinie. Pragnę podziękować księdzu kanonikowi Czesławowi Kaliszanowi, proboszczowi parafii świętej siostry Faustyny w Słupsku. Pragnę podziękować księdzu Bogdanowi Pipka, proboszczowi parafii grekokatolickiej w Słupsku. Pragnę podziękować księdzu
Sebastianowi przybyła, k sekretarzowi księdza biskupa. Pragnę podziękować księdzu Krzysztofowi Witwickiemu, odpowiedzialnemu w diecezji za dobre media nowej ewangelizacji, dzięki czemu wielu parafian, diecezjan, a także poza granicami naszej ojczyzny mogli się razem z nami modlić. Pragnę podziękować wszystkim za pomoc w liturgii mszy świętej. Dziękuję panu Pawłowi organiście, panu Wojciechowi Kościelnemu, wszystkim pielgrzymom i parafianom za tę wspólnotę, którą tutaj razem tworzyliśmy przy ołtarzu. Dziękuję wszystkim, którzy jednoczyli się z nami, wszystkim ludziom chorym, cierpiącym, którzy się jednoczyli z nami w tej modlitwie. Pamiątką dzisiejszego odpustu, ku czci świętego Józefa, jest obrazek, który jest na stoliku z zabawkami. Każdy może taki obraz zabrać dla siebie czy dla kogoś. Chciejmy tę modlitwę ku czci świętego Józefa, odmawiając, ofiarować tę modlitwę Panu Bogu w intencji całej naszej diecezji, naszego seminarium i zawierzając wszystkie niebezpieczeństwa, które czekają na naszych drogach. Dziś także możemy zyskać odpust zupełny, uczestnicząc w tej mszy świętej odpustowej. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, nie ma w nas przywiązania do grzechu. Możemy ofiarować za siebie, czy za kogoś, za zmarłych z naszej rodziny, modląc się w intencjach, które nosi w swoim sercu Ojciec Święty Franciszek. Proszę teraz Waszą Ekscelencję, księży biskupie, pasterskie błogosławieństwo. Ufamy, że w tym naszym trwaniu przy Bogu będzie nas wspierał święty Józef. Ksiądz kanonik już wypowiedział słowa. Ja chcę tylko wam, kochani diecezjanie i parafianie, którzy tutaj jesteście w tej świątyni, bardzo serdecznie podziękować. To są piękne chwile, ale w tych dniach niezwykle bolesne, kiedy się od ołtarza patrzy na Kościół i ma człowiek świadomość, że mogło nas tu być przecież zupełnie więcej. Ale bardzo dziękuję z całego serca. Bóg zapłać za to. Dziękuję wam, siostry i bracia, którzy łączycie się z nami przez dobre media i całemu zespołowi dobrych mediów, bo w tych dniach teraz widzimy dokładnie, co ich służba znaczy, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi ten odruch miłości serca, a święty Józef niech będzie nam ciągle opiekunem. Po błogosławieństwie jeszcze uklękniemy i powierzymy mu siebie, naszych bliskich, najbliższych, naszą diecezję i całą naszą ojczyznę, prosząc o jego opiekę nad nami. Pan z wami. Duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Józefie, Dziewiczy Oblubieńcze Maryi, patronie naszej diecezji, przychodzimy dzisiaj do ciebie.
pełni trwogi i nadziei, aby Twojej przemożnej opiece zawierzyć cały Kościół koszanińsko-kołobrzeski. Wspominamy dzisiaj naszą Ojczyznę i wszystkich, nasze siostry i braci, ale prosimy Cię szczególnie za naszą diecezję, nasz wielki patronie. W Tobie szukamy opieki i sił w pokonywaniu codziennych trudności oraz tych chwil trudnych, które teraz dzieją się na naszej ziemi. Święty Józefie, patronie Kościoła Świętego, miej w swej opiece duchowieństwo diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, osoby życia konsekrowanego, nasze seminarium duchowne. Zachowaj wszystkich w prawdziwej wierze i jedności. Oddajemy pod Twoją opiekę wszystkie rodziny. Upraszaj im wzajemną miłość i pokój. Pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych trudach i kłopotach i spraw, aby rodzina była miejscem, gdzie chroni się życie i troszczy o katolickie wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Święty Józefie, patronie samotnych i opuszczonych, patronie przerażonych dzisiaj ludzi, oddajemy pod Twoją opiekę wszystkich ludzi bezrobotnych, bezdomnych, chorych, cierpiących, zwłaszcza ludzi starszych. Tych, którym dzisiaj najtrudniej jest żyć. Święty Józefie, uwrażliwiaj nas na ludzką biedę, na potrzeby dzisiaj, szczególnie potrzeby ludzi najstarszych. I spraw, abyśmy nie przechodzili obojętnie obok. Na tych, którzy czekają na odruch naszego serca i na pomoc. Obroń nas przed pandemią. Obroń nas, Święty Józefie. Wstawiaj się za nami. Bądź przy chorych. Bądź przy służących im. Bądź przy tych, którzy chronią naszą Ojczyznę. Bądź przy nas. Prosimy Cię, Święty Józefie. Spraw, abyśmy też wpatrując się w Twoją świętość, świętość Twojego życia, umieli w takim duchu bojaźni Bożej i posłuszeństwa Bogu rozeznawać wolę Bożą, kierując nasze starania i wysiłki ku większej chwale naszego Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Józefie, nasz opiekunie i patronie, módl się za nami. Módl się za nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw
zbaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny,